Jerki to jedne z najskuteczniejszych przynęt na szczupaki. Wielu wędkarzy nie rusza się bez nich nad wodę. Tak się składa, że również w moim pudełku znajdują się dwa modele z naszej oferty polskich wobblerów Holo Select. Jest to Jerk Force oraz Hyper Jerk i w tym materiale przedstawimy je Wam trochę bliżej. Pierwszy z nich to Hyper Jerk. Ta przynęta występuje w dwóch rozmiarach. 9 oraz 11 cm przy wadze 27 oraz 46 gramów. Dzięki swojej budowie pozwala oddawać bardzo długie rzuty, co pozwoli nam ściągać szczupaki z odległych, płytkich miejscówek. W ofercie kilka bardzo skutecznych kolorów, od jaskrawych po ciemne, które sprawdzają się na różnych wodach. Dodatkowo doszły dwa nowe kolory, CD oraz SD, które już w tym sezonie udowodniły swoją jakość. Te jerki świetnie spisują się w trakcie łowienia na płytkich miejscówkach od 0,5 do 1,5 metra, czyli podwodne łąki, okolice trzcinowisk czy zatopionych drzew. To jest ich naturalne środowisko, gdzie będą kusiły aktywnie szczupaki. One pracują bardzo agresywnie, co będziecie mogli zobaczyć. Przy mocniejszym podszarpywaniu potrafią podchodzić do wierzchu, dzięki czemu imitują aktywnie żerującą lub ranną rybkę. Te jerki sprawdzają się nie tylko na szczupaki, ale również na okonie oraz mogę zaskoczyć wielu wędkarzy, również na bolenie podczas szybkiego zwijania. Kolejna nasza jerkowa propozycja to Jerk Force, czyli wobler, który występuje w dwóch wersjach, 8 oraz 10 cm przy gramaturze 22 i 40 gramów. Wersja wolno tonąca pozwala nam na szerokie pole manewru i prowadzenie go w różnym stylu. Możemy go zwijać jednostajnie z krótkimi przerwami i w tym momencie bardzo często następują bardzo agresywne brania. Te jerki występują w szerokiej gamie kolorystycznej, która pozwoli dobrać idealny kolor pod wodę każdego wędkarza. A teraz zaprezentujemy Wam, jak te jerki pływają w wodzie i jak je odpowiednio poprowadzić. Jerki kojarzą się głównie z łowieniem szczupaków i oczywiście jest to ich podstawowe zadanie, ale równie dobrze możemy łowić nimi okonie, sandacze czy nawet bolenie, o których już wcześniej wspomniałem. Ich praca, którą mogliście zobaczyć pod wodą, jest naprawdę ciekawa i pozwala wędkarzowi się wykazać. Możemy poprowadzić je na wiele sposobów i tylko wyobraźnia oraz nasze łowisko nas ogranicza. Dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że sprawdzicie nasze jerki nad wodą i do zobaczenia. Cześć!